O, witajcie. Z tej strony ponownie Ryszard Jaruszewski. Jest godzina 8. Wstałem, napiłem się wody. Tu jest woda. No i teraz przyszła pora, żeby zażyć lamininę. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, że jedną tabletkę zażywam rano i jedną wieczorem. No, w tej chwili zażyję jedną rano. Oczywiście na pusty żołądek. Już napiłem się szklankę wody, żeby trochę rozcieńczyć te kwasy, bo nie wiem czy mówiłem, ale laminina jest wrażliwa na środowisko zakwaszone. Tu jest omega, którą wczoraj omawiałem. Na środowisko zakwaszone laminina jest wrażliwa, w związku z tym musimy, jeszcze raz powtarzam, na pusty żołądek. No i wody się napić szklankę i teraz lamininę zażywam. No, do końca. A. Laminina to jest to suplement, który jest opatentowany. Jeżeli nie robisz ćwiczeń fizycznych, nie masz diety albo na szybko taką dietę robisz, no to laminina jest w sam raz dla ciebie. Należy ją zażywać. I tutaj przedstawię czarną listę, która nie musi, na co pomaga laminina, która nie musi dotyczyć ciebie oczywiście, nie? Na przykład i tutaj oczywiście przeczytam: przewlekły stres, zaburzenia funkcjonowania funkcji poznawczych, później brak równowagi cukru we krwi, otyłość brzuszna, problemy z sercem, słaby układ odpornościowy, nadciśnienie tętnicze. Oczywiście laminina nie jest lekiem, ona tylko wspomaga organizm i o to chodzi w zasadzie. Jest to całkowicie naturalny produkt. Suplement, który pobudza komórki macierzyste do życia poprzez czynnik, który ma w sobie. On się nazywa czynnik wzrostu fibroblastów. Jest kilka filmów na temat komórek macierzystych, które no, w sposób zasadniczy zmieniają życie niektórych ludzi. Przed chwilą nawet oglądałem taki film. No, z telewizji TVN, tam był program o tym, jak pani, która pozbyła się piersi dzięki leczeniu poprzez komórki macierzyste, właśnie odzyskała to ponownie. No, nie chciałbym się wgłębiać, bo nie jestem lekarzem i mogę tu popełnić jakieś faux pas. Ale jak ktoś będzie chciał, to sobie pewnie znajdzie taki film. No, takie kapsułki lamininy mogą często zmienić rzeczywistość życia wielu ludzi, nie? Zastanawiam się tylko, dlaczego lekarze nie przepisują lamininy ludziom, którzy są chorzy na raka, chorzy na serce, na układ krążenia. Odpowiedź nie ma w zasadzie na to odpowiedzi. Nie wiem, bo no, suplement nie jest lekiem, w związku z tym pewnie i lekarze w ten sposób podchodzą. Ale jak idziesz do lekarza, to spytaj się, czy zna coś takiego jak lamininę. Bo laminina jest wpisana do podręcznych ksiąg leków i suplementów dla lekarzy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Laminina jest to produkt, który jest potwierdzony badaniami klinicznymi, certyfikatami i świadectwami. Na naszej stronie oryginalnej znajdują się takie. No i teraz tutaj wymienię, na co laminina w zasadzie może ci pomóc, nie? To nie znaczy, że cię wyleczy do końca, ale na przykład kupisz tylko jedno takie opakowanie, to wiadomo. Jaki jest, znaczy nie wiadomo,
Zależy od tego, jaki masz stan zaawansowania, jakieś tam, powiedzmy, przypadłości, typu na przykład, no nie śpisz spokojnie. Ja na przykład po tygodniu spożywania lamininy już zacząłem spać, kurczę, jak ja to mówię, jakbym obuchem w głowę dostał. No wysypiam się, wstaję rano rześki, no trochę inny świat się zrobił dla mnie. No i teraz tutaj sobie pozwolę podglądywać i przekazywać, na co laminina najwięcej, że tak powiem, pomaga, wspomaga organizm. Podwyższa poziom serotoniny, bardzo pomaga przy depresji i nerwicy lękowej. No znam kolegę, który mówił, że właśnie jego żona wyszła z depresji. Oczywiście to się nie stało przy jednym opakowaniu i powiedzmy tam przez miesiąc czasu. No to było chyba z pół roku, jak stosowali lamininę oraz wspomagali się omegą jeszcze. No i teraz no, są zadowoleni, szczęśliwi bym powiedział, nie? Zmniejsza dolegliwości bólowe różnego pochodzenia. No wiadomo, no, tutaj nie będę omawiał o bólach, bo no, każdy ma swój inny ból. No, tam słyszałem i czytałem na naszej stronie na Facebooku, tam mamy taką grupę, możesz tam wejść, poczytać o rwie kulszowej. Jeżeli ktoś miał rwę kulszową, przez chyba miesiąc czy dwa zażywał lamininę, no i ta rwa kulszowa przeszła tej osobie. Poprawia ruchomość stawów. No to jest taka ciekawa sprawa. Może nie będę tego rozwijał, ale na webinarach, czyli na otwartych spotkaniach online, nasi dyrektorzy bardzo dobrze to omawiają, dokładnie. I jeżeli będzie ten webinar, to ja na Facebooku zaproszę wszystkich, którzy będą zainteresowani, żeby posłuchali, na co wpływa, jak wpływa laminina. No i co ciekawe, zazwyczaj się mówi, że cukrzyca nie jest uleczalna. Natomiast dzięki temu suplementowi można wyrównać poziom cukru krwi. No i ja żałuję, bo moja mama rok temu zmarła, że właśnie, bo miała cukrzycę też, między innymi, że ja tego produktu prędzej nie znałem, kurde, fraki. Obniża poziom kortyzolu, wspomaga odchudzanie. No tak, bo reguluje tą przemianę materii w ogóle, także to też jest na webinarze. Ja bym bardzo chętnie zaprosił wszystkich, którzy są zainteresowani, jeżeli ten film będzie na Facebooku, jeżeli będziesz zainteresowany webinarem, to może nawet napisz, to bym indywidualnie nawet przekazał informację, kiedy webinar. Zazwyczaj to się odbywa w piątki, we wtorki o godzinie 20, nie? I w ten czas zaloguj się, podam Ci link, zalogujesz się, zrób sobie kubek dobrej herbatki czy ziółek i usiądziesz sobie i posłuchasz. To nic nie kosztuje, to jest darmowe oczywiście, nie? Posłuchasz o tym, z czego jest zbudowana laminina, że to jest na podstawie, między innymi na podstawie jajka kurzego, czyli tego żółtka, wyciąg żółtka. A wiadomo, powtórzę się, w poprzednim filmie mówiłem, że żółtko to jest właśnie źródło życia kurczaczki, nie? A czyli jeżeli źródło życia, to tam wszystkie składniki się znajdują. No i właśnie między innymi tam są te wyciągi z tego żółtka. Ale wróćmy tutaj. Wspomaga odchudzanie, to wspomniałem, wzmacnia układ krążenia serca, nie? No bo na przykład to omega jakby kasuje czy redukuje ten zły cholesterol, który nie zalega w żyłach, nie? I w ten czas krążenie jest lepsze krwi, no i a krew transportuje tlen do mózgu, lepiej się czujemy, funkcjonujemy, także w ten sposób trzeba to, na to patrzeć. Poprawia pamięć, koncentrację,
sprawność intelektualną, czyli że no, lepiej myślimy, mówiąc krótko. Obniża też ciśnienie tętnicze. No kurczę, no dzisiaj nie mierzyłem ciśnienia, muszę później iść i zobaczyć. Ale ostatnio miałem dosyć dobre ciśnienie. Ale jak, no, jak mama mi zmarła, to kurde też ciśnienie tak szalało, że no, miałem takie 150 na 90 albo i troszeczkę wyższe. Zmniejsza oznaki starzenia. Odbudowuje kolagen. No, kolagen to o kolagenie to bardzo dużo mówi pan Jerzy Zięba, że to jest niesamowite. Kolagen właśnie umożliwia dobre funkcjonowanie tutaj w stawach, nie? Bo on jakby tam wymaszcza czy wyściela kolagen, że te kości powiedzmy nie trzeszczą, tylko fajnie się poruszają, no i nogi tak samo, nie? Często słyszę, jak ludzie narzekają, że nie mogą się poruszać, no ale nie jestem w stanie takiego człowieka przekonać, że weź sobie, kup lamininę, stosuj ją i zobaczysz, że to ci pomoże, nie? No bo trudno, no tak samo jak tutaj ktoś słucha, powie, farmazony. Ale jak nie spróbujesz, no to nie uwierzysz, nie? To tak samo jak Jezus, Tomasz, niewierny Tomasz przyszedł i mówi, że jak nie zobaczy raną Chrystusa, to on nie uwierzy. No i dopiero jak mu Jezus pokazał rany, palec wsadził do boku tego, to dopiero się opamiętał i mówi, Bóg mój i Pan mój, nie? No. Także... Wiara czyni cuda. Zwiększa siłę fizyczną, czyli kurczę, no czasami ludzie mówią, no przed lamininą to tam zrobiłem, po schodach jedno piętro wszedłem i już ledwo sapałem. No teraz po lamininie mówią, że oczywiście to nie jest cud, to nie jest lek, że od razu się zmieni wszystko i będziesz fruwał, nie? Ale mówi, że już nie odczuwa takiego zmęczenia, nie? I dalej stosuje tą lamininę. Ja myślę, że z biegiem czasu to wszystko na lepsze pójdzie. Redukuje stres. No, kochani, stres to dzisiaj jest wszędobylski, nie? Za każdym zakrętem nas stresują wszyscy i wszystko, nie? Poprawia jakość snu. No to o śnie to już mówiłem, że ja śpię jak reksio. Obniża poziom cholesterolu, to też już mówiłem. No, tutaj dla panów, nie? Zwiększa libido. No i jeszcze raz przypomnę, że lamina nie jest lekiem. No to tak na teraz to wszystko. Jeżeli ten film w jakiś sposób, nie wiem, spełnia twoje oczekiwania, jest wartościowy, no to weź tam, polub go albo udostępnij komu innemu, nie? Jeżeli byś chciał coś więcej przeczytać, to będą linki albo u góry, albo na dole i tam możesz przejść na stronę do mojego bloga, a z bloga z kolei możesz wejść na stronę firmową naszej firmy, gdzie są ceny, gdzie jest opisane. Właśnie z tej strony tutaj podpatruję, na co laminina pomaga i tam możesz dokładnie już wyczytać, nie? Komu co jak pomogło. Jest też, tak jak wspomniałem, na Facebooku nasza grupa. Tam jest ponad 3000 osób, więc chyba sam rozumiesz, że 3000 osób nie mogło się pomylić, stosując laminy. Nie? Oczywiście są ludzie, którzy dopiero weszli do tej grupy i chcą się zapoznać, bo tam są i filmy, i piszą ludzie, na co im pomogła laminina. No i ci, którzy są zainteresowani tylko, nie? Także zapraszam, jest też telefon tutaj do mnie, także dziękuję bardzo, to na tyle.